Dzień dobry, witajcie na kanale Interesujące Pojazdy. Temat aut elektrycznych jest bardzo kontrowersyjny. Można by rzec, że jest tylu samo zwolenników, jak i przeciwników, choć w świecie fanów motoryzacji zdecydowanie przeważa ta druga grupa. W tym materiale nie będziemy poruszać tematu sensowności tych pojazdów, bo jest to temat na oddzielny odcinek, ale opowiem wam o dość ciekawym i niepokojącym zdarzeniu, które to miało miejsce na jednym z podwarszawskich osiedli. Chodzi dokładniej o grupę zaparkowanych Tesli na jednym z warszawskich osiedli, co raczej jest bardzo niecodziennym widokiem, ale również ciągnie za sobą pewne ryzyko, o którym dziś porozmawiamy. Skąd wzięły się te samochody, co tam robią i czy zostaną stamtąd zabrane? O tym dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! A jeżeli lubicie klasyczną motoryzację, zapraszam was na nasz sklep, gdzie kupicie kubek z oponami bądź ciuchy z fajnymi grafikami, a z kodem pojazdy otrzymacie 5% rabatu na cały asortyment. Zapraszam serdecznie. Przed obejrzeniem odcinka dajcie koniecznie znać w komentarzu, co wy sądzicie o samochodach elektrycznych. Chętnie poznam waszą opinię. O sytuacji zaczęło się robić głośno w mediach niecały tydzień temu. Niedaleko warszawskiego Wilanowa, na Kępie Zawadowskiej, pewna firma leasingowa zrobiła sobie parking pośród domków jednorodzinnych na działce budowlanej. Na działce tej znajduje się blisko 100 samochodów marki Tesla. W większości jest to Tesla Model 3, ale znajdzie się również kilka innych pojazdów na tym niecodziennym parkingu. Sprawa jest o tyle ciekawa, że tak naprawdę z dnia na dzień dziesiątki aut zaczęły zjeżdżać na wcześniej wspomnianą posesję. Ponadto, aby trochę uniemożliwić dostrzeżenie tych pojazdów, płot ogrodzono czarną siatką, ale nadal ciężko jest tych aut nie zobaczyć. A zanim przejdziemy do głównego problemu, który tak naprawdę mógł stanowić niebezpieczeństwo dla pobliskich mieszkańców, opowiemy o tym, jak informacja ta trafiła do szerszej publiki. Otóż największym problemem dla mieszkańców były długie lawety wypełnione samochodami, które parkowały wzdłuż płotów na wąskiej ulicy, tym samym bardzo utrudniając lub nawet nie umożliwiając przejazd mieszkańcom osiedla. Nie trzeba być Sherlockiem, aby dojść do wniosku, że osiedle domków jednorodzinnych to raczej słabe centrum logistycznych do rozładowywania samochodów z tak zwanych LOR, a te powinny być rozładowywane w miejscu do tego przeznaczonym. Jednak to nie jedyny problem, jaki zgłosili mieszkańcy. Kolejnym problemem są wszelakiej maści testy samochodów przez kierowców w pobliżu domków i tak jak o hałas nie ma co się martwić, tak problemem są wysokie prędkości, jakie rozwijali kierowcy w pobliżu domków, bo trzeba pamiętać, że Tesla Model 3 nie należy do najwolniejszych samochodów, a pojazd przyspiesza do pierwszej setki w około 3,5 sekundy w zależności od wersji pojazdu. W wywiadzie dla Interi w taki sposób wypowiedziała się jedna z mieszkanek tego osiedla. Problem nie polega wyłącznie na tym, że ten parking burzy widok z okolicznych domów, ani nawet nie na tym, że ulicami, wzdłuż których stoją domy jednorodzinne, jeżdżą ciężarówki. Prawdziwym problemem jest bezpieczeństwo. Chodząc z dziećmi na spacer, wielokrotnie mijały nas całe kolumny samochodów marki Tesla. Zdaje się, że ich kierowcy świetnie się tu bawią, wchodząc w zakręty z dużą prędkością i sprawdzając zawieszenie na ulicy wyłożonej trelinką. Zanim przejdziemy do kwestii tego, co robią tam samochody i do kogo one należą, warto chyba poruszyć największy problem oraz niebezpieczeństwo związane z tym zajściem. Chodzi oczywiście o pożary samochodów elektrycznych, a z tym wiążą się następujące konsekwencje. Najważniejszym aspektem jest płonąca bateria. W przypadku uszkodzenia baterii litowo-jonowej, która zasila samochody elektryczne, może dojść do wydostania się gorących płomieni i emisji dymu. Płonące baterie mogą prowadzić do trudnego do opanowania pożaru, ponieważ niektóre materiały używane w bateriach mogą reagować z tlenem w powietrzu. W przypadku pożaru samochodu elektrycznego mogą również powstać toksyczne opary. Materiały chemiczne obecne w bateriach litowo-jonowych i innych podzespołach elektrycznych mogą uwalniać szkodliwe substancje chemiczne, takie jak toksyczne gazy i opary. Gaszenie pożaru w samochodzie elektrycznym może być trudniejsze niż w przypadku tradycyjnych samochodów z silnikiem spalinowym. W przypadku płonącej baterii tradycyjne metody gaszenia pożarów, takie jak chociażby użycie wody, mogą okazać się nieskuteczne lub nawet zwiększyć ryzyko. W takich sytuacjach konieczne jest użycie specjalnych środków gaśniczych i profesjonalnego sprzętu do zwalczania pożarów w samochodach elektrycznych.
Chociaż eksplozje w samochodach elektrycznych są stosunkowo rzadkie, istnieje ryzyko, że pod wpływem pożaru mogą nastąpić eksplozje. W przypadku uszkodzenia baterii i nadmiernego nagrzewania się może dojść do uwolnienia gwałtownego wybuchu. Samochody elektryczne mają różne układy napędowe i struktury w porównaniu do tradycyjnych samochodów z silnikiem spalinowym. W przypadku pożaru mogą występować trudności w dostępie do kluczowych punktów gaszenia. Pożary aut elektrycznych to raczej rzadka sprawa, jednak w przypadku, gdzie tych aut na jednym parkingu jest blisko 100, to prawdopodobieństwo takiego zdarzenia wzrasta. Jeszcze jakby tam stał jeden bądź dwa auta, to pół biedy, jednak w przypadku zapalenia się chociaż jednego auta, ogień bardzo łatwo rozprzestrzeniłby się na wszystkie auta wokół i powstałaby ogromna kula ognia, co jest wielkim niebezpieczeństwem, bo tak naprawdę po takim pożarze nie byłoby czego zbierać z osiedla, a wiele ludzi straciłoby po prostu swoje domy. Oczywiście nie oznacza to, że coś takiego musi się koniecznie wydarzyć, jednak jeżeli już by do tego doszło, a pojazdy skończyłyby się palić, to mogłoby naprawdę sporo czasu minąć. No dobra, ale w czyim interesie jest trzymanie tych pojazdów w tym miejscu? Z informacji, jakie podają media, auta należą do firmy leasingowej Arval, która zajmuje się leasingiem oraz wynajmem samochodów. Sama firma skomentowała sprawę, iż nie dostali oni żadnych informacji od mieszkańców w sprawie parkingu samochodów, cytując wypowiedź na tvn24.pl. Przykro nam, że część mieszkańców mogła odczuwać dyskomfort związany z obsługą placu. Przepraszamy za niedogodności, napisano w odpowiedzi. Razem z naszymi partnerami, odpowiadającymi za logistykę, pracujemy już nad tym, aby pojazdy przechowane tymczasowo na placu przy ulicy Gratyny w ciągu jednego miesiąca przenieść w inne miejsce. Od tego tygodnia pojazdy będą opuszczać teren, zapewnił przedstawiciel, również odnieśli się oni do kwestii dojazdów lawet. Według naszej wiedzy, teren prywatny, na którym zorganizowano plac, ma charakter usługowy. Zatem pojazdy dojeżdżające do tego terenu nie są objęte zakazem wjazdu z uwagi na dopuszczalną masę całkowitą do 3,5 tony, co potwierdziła także policja. Tak więc parking przy ulicy Gratyny jest parkingiem tymczasowym. Z tego co podaje firma, plac ma charakter usługowy, tak więc teoretycznie pojazdy tam mogą się znaleźć. Jednak jak jest w praktyce, tutaj należałoby zasięgnąć informacji u inspektora budowlanego. Wyjście takie było prawdopodobnie opcją na oszczędność bądź na tymczasowy brak miejsca do parkowania aut leasingowych. Same auta również nie należą do najtańszych i nie można byle gdzie ich postawić, ponieważ wartość całego parkingu może na ten moment oscylować nawet w granicach 20 milionów złotych. Co ciekawe, pojawiły się również głosy dotyczące spisku ubezpieczeniowego, gdzie auta miałyby ulec spaleniu, jednak są to tylko teorie i nie mają one na ten moment żadnego pokrycia ze stanem faktycznym. Jednak największym problemem tutaj jest kwestia potencjalnego pożaru, który mógłby spowodować ogromne zniszczenia i zagrozić życiu pobliskich mieszkańców. Sytuacja na pewno mocno kontrowersyjna i niecodzienna. Jedyne co pozostaje, to trzymać kciuki za to, aby pojazdy szybko opuściły to miejsce, a mieszkańcy nadal mogli cieszyć się spokojem. Dajcie znać w komentarzu, co Wy sądzicie o tej sytuacji, a ja już dziękuję za Waszą uwagę i do usłyszenia. Cześć!